Gorzów w różowych okularach. Ten tytuł rozpoczął całą serię filmów, wideoportretów o naszych pasjonujących mieszkańcach. Co to znaczy patrzeć przez różowe okulary? No właśnie, patrzeć na coś optymistycznie, mieć pozytywne nastawienie, być optymistą, widzieć prawie same pozytywne aspekty życia, mieć optymistyczne podejście do zdarzeń, akceptować, marzyć, uśmiechać się, czerpać radość ze swoich sukcesów, ale również czerpać radość i cieszyć się sukcesami innych, mieć cele, mieć pasję. Rok 2020 zaczął się niezbyt optymistycznie i żyjemy w dość niepewnych czasach, ale jedno jest pewne. Pewne jest to, że wkoło siebie mamy mnóstwo pasjonatów, ludzi z piękną misją. To są nasi właśnie mieszkańcy. To gorzowianie, ludzie z wieloma pasjami, marzeniami, celami. Poznajcie zatem tych ludzi w serii odcinków, które podobnie jak te czasy mają zupełnie inną niż zwykle formułę i swój specyficzny klimat. Panuje powszechna opinia, że pole dance to domena pań, ale na przykład pole sport cieszy się coraz większą popularnością wśród panów. Miałam okazję podziwiać występ Marcina Słowińskiego w Miejskim Ośrodku Sztuki. Występ urzekający, magnetyzujący, tak samo jak ta rozmowa. Zapraszam na wywiad z Marcinem Słowińskim. Właśnie, chciałabym tylko tak na początek się Ciebie zapytać o Twoją dyscyplinę sportu. Czy to jest dyscyplina sportu? Właśnie jak to się tak nazywa fachowo? Tak, właśnie na szczęście od 2017 roku jest to w Polsce oficjalna dyscyplina sportowa, pole dance. To jest naprawdę, to było wtedy naprawdę wielkie święto dla każdego, kto się tym zajmuje w Polsce. My naprawdę bardzo chcieliśmy, żeby to się w końcu zadziało u nas, ponieważ gdzieś na całym świecie to po prostu funkcjonuje sobie jako ta dyscyplina sportowa i to nie jest nic nowego. U nas jakoś tak z opóźnieniem to przyszło, ale na szczęście pojawiło się i jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwi, że jakoś tak równoprawnie nas można teraz traktować w tym sporcie. No właśnie, jak to się w ogóle zaczęło, że postanowiłeś zająć się taką dyscypliną właśnie sportową? To był absolutny przypadek, nic kompletnie nieplanowanego i w zasadzie ja to zawsze opowiadam, że to był właśnie taki moment, kiedy człowiek znajduje się na jakimś zakręcie. Ja akurat byłem wtedy na takim zakręcie i stwierdza, że musi coś zmienić w swoim życiu, bo jeżeli to się nie stanie, to będzie katastrofa. To będzie jakaś taka prywatna, osobista katastrofa. Absolutnie rozbity byłem. Nie wiedziałem, czego oczekuję od życia wtedy. To było tuż po mojej przeprowadzce z Gorzowa do Poznania. Rozpocząłem studia na kierunku kulturoznawstwo.
I do końca nie wiedziałem, jak ten temat ugryźć. I w ogóle, czy z tego może będzie coś więcej niż tylko jakaś teoria i ewentualny dyplom. Także no to był taki naprawdę bardzo, bardzo trudny czas i bardzo taki smutny. I przypadek sprawił, że pojawiłem się w miejscu, w którym chwilę wcześniej była moja przyszła instruktorka i szefowa obecnie. Rozmawiałem z koleżanką w kawiarni, która opowiadała mi, że przed chwilą właśnie u niej była taka dziewczyna, która zajmuje się tańcem na róże. I ona w ogóle prowadzi szkołę i że to jest takie fajne i że ona jest taka fajna i tak mi o tym opowiadała. Nie wiem dlaczego, ale postanowiłem, że ja to wszystko zgoogluję sobie, zobaczę o co chodzi. I w zasadzie tego samego dnia, którego sobie googlowałem, zapisałem się też na zajęcia. Tak po prostu, jakoś, no zobaczymy, nie? Może akurat. Zwłaszcza, że całe życie brzydziłem się ruchem i naprawdę nic nie robiłem, kompletnie nic. Zwolnienie z WF-u przez 6 lat gdzieś tam, w gimnazjum i w liceum. No po prostu taka chodząca fizyczna katastrofa ze mnie była. No i zapisałem się na te zajęcia. Kilka miesięcy musiałem poczekać, żeby na nie dotrzeć, ponieważ tam grupa musiała się uformować dopiero. I powiem tobie, to było niesamowite, ponieważ ja wszedłem do sali, zobaczyłem te rury i dotknąłem jednej z nich i ja już wiedziałem, że to będzie to. Po prostu nic jeszcze nie zrobiłem, niczego jeszcze nie zrobiłem. To tylko sobie przy niej stanąłem i jej dotknąłem. I jakoś tak pomyślałem, że to jest to. To jest to. Gdzieś tam jeszcze widziałem, jak ktoś się kręci, bo właśnie kończyły się jedne zajęcia, moje dopiero miały się zacząć. I naprawdę, chwyciło. Potem już od pierwszej minuty, jak tylko zacząłem się obracać, ja już wiedziałem, że no to zawróci właśnie moim światem kompletnie. I tak się stało. To niesamowite. I co, i trenowałeś tak po prostu, czy też gdzieś jeździłeś na jakieś kursy, jak to wyglądało właśnie ta twoja droga? Właśnie droga była dosyć prosta, jak się okazało. To w ogóle nie miało związku jakoś z tym, co czasami na filmach się widzi, jak ludzie tak po prostu trenują po 12 godzin i w ogóle jest jakieś takie szaleństwo ogólne. Nie, to wszystko tak sobie spokojnie szło. Ja chodziłem na zajęcia, trenowałem, przykładałem się do tego bardzo. Chodziłem na dodatkowe zajęcia, jakieś otwarte, żeby się jeszcze podszkolić. Zapisywałem się na warsztaty po drodze. Jakoś tak po prostu wiedziałem, że chcę w to pójść, ale nie zawodowo. To miało być dla mnie. To po prostu miało być absolutnie dla mnie. I znowu totalny przypadek sprawił, że zostałem instruktorem. Na początku współprowadziłem zajęcia. To była pomoc. To była pomoc przy pracy instruktorki, która miała ze mną zajęcie, ponieważ miała kontuzję. Ja byłem jej modelem, na mnie pokazywała, co tam będziemy robić. I jakoś tak się stało, że to zaskoczyło, że okazało się, że mam jakąś taką umiejętność prowadzenia tych zajęć, kiedy udało mi się kilka razy zrobić to samodzielnie. Okazało się, że te zdolności też są jakieś takie, powiedzmy, no, troszeczkę powyżej przeciętnych, więc mogę się tym zająć. I tak poszło, i tak to po prostu się potoczyło, że ja zacząłem prowadzić te zajęcia. Tam jedną grupę w tygodniu, potem z tej jednej grupy zrobiło się 14 i tak to właśnie wyglądało. Nie miałem absolutnie żadnego na to parcia, żeby zostać instruktorem i jakoś to sobie właśnie tak uprofesjonalnić. Także naprawdę bardzo się cieszę, że tak się stało oczywiście. Po drodze były zawody, żeby właśnie sprawdzić się gdzieś na scenie, żeby rywalizować z innymi. Też nie po to, żeby zdobywać konkretne medale, tylko jakby przełamać też jakieś tam swoje osobiste bariery związane właśnie z występami publicznymi, sprawdzenie tego, czy to, czego nauczyłem się wcześniej, nadaje się na scenę, czy ludziom się spodoba.
Także absolutnie nie było parcia też na nagrody. Jakby w ogóle nie o to chodziło. Ale stało się tak, że zdobyłem Mistrzostwo Polski Polsport, więc no, znowu bardzo miła wiadomość, aczkolwiek nie było na nią parcia. Także chyba to jest w ogóle przepis też na jakiś tam sukces, żeby nie mieć parcia jakiegoś takiego potężnego na coś, tylko po prostu robić swoje, i nie przejmować się opinią innych. Absolutnie, to w ogóle brzmi jak banał, ale to się totalnie sprawdza, naprawdę. Posłuchać sobie rad oczywiście, niektóre można nawet przyjąć, ale koniec końców robić wszystko totalnie po swojemu. Tak. I to się udaje, po prostu. Jak tak się patrzy na filmiki, tam gdzieś właśnie widzę ciebie, jak właśnie wykonujesz te różne figury, to nie jest takie łatwe, nie? To jest, co było dla ciebie takiego takim najcięższego albo no, takim wyzwaniem, jak trenowałeś? W zasadzie tych wyzwań było mnóstwo i na początku mi się wydawało, że ja bardzo wielu etapów nie przeskoczę i to będzie trwało latami, po prostu zanim jakieś tam umiejętności posiądę. W praktyce okazywało się, że jest to oczywiście inaczej. Wystarczy spróbować, przełamać jakiś tam strach, barierę bólu, bo ta jest tutaj znacząca jednak. To jest taki czynnik, który sprawia, że ludzie bardzo szybko rezygnują, ponieważ właśnie boli. Po prostu boli. Nawet już właśnie nie tyle ten strach, ale ból staje się takim wrogiem numer jeden w pole dance dla wielu. Ale o bólu, chodzi tu o ból właśnie taki, że masz zakwasy, czy te ocieranie się, czy jakieś kontuzje się robią? No, właśnie to ocieranie się o tą rurę, ponieważ to jest tak, że wiele elementów jest, polega na tym, że ta skóra się tak zaciąga na tej rurce, to strasznie piecze. Albo po prostu tak bardzo, bardzo boli i naprawdę trzeba zacisnąć zęby i jakoś to po prostu przetrwać, a jeszcze się uśmiechnąć, bo do zdjęcia na przykład. Więc no, to jest takie trudne. No. Zdecydowanie. Także tych wyzwań było mnóstwo i w zasadzie to chodzi przede wszystkim o to, żeby naprawdę jakoś tak uwierzyć sobie, uwierzyć instruktorowi i jakoś przez to wszystko przejść, żeby się też nie załamywać po drodze albo najgorzej na początku, tylko dać sobie ten czas, bo to w zasadzie, gdyby wszystko tak wychodziło od razu i z taką jakąś lekkością i łatwością, to nie wiem, czy ta satysfakcja byłaby taka duża, ale też to znaczyłoby, że nie robimy niczego wyjątkowego, niczego nadzwyczajnego, bo po prostu jeżeli wszystko tak wychodzi, to w takim razie gdzie tutaj ta trudność tego sportu, o której tyle się mówi, ale to kursanci najczęściej czasem zdają sobie z tego sprawę, że właśnie potrzebują czasu i naszej motywacji, właśnie tej motywacji od instruktora, że będzie fajnie, będzie dobra. Bo miałeś też jakiś taki krytyczny moment, taki jak nam mówisz, że ten próg bólu, że o nie, to nie dla mnie, czy nie? Jednak nie poddawałeś się. To się pojawiało, bardzo często się pojawiało i właśnie wtedy z tymi łzami w oczach, a często z jakimiś tam na przykład zakrwawionymi stopami, no po prostu działałem dalej. I myślałem sobie, że dobrze, jak teraz to przetrwam, to osiągnę swój cel i będę jeszcze lepszy i będę jeszcze bardziej zadowolony z siebie. I to wystarczyło, naprawdę, ta taka motywacja, żeby właśnie przełamać siebie i wskoczyć trochę wyżej. To jest taki silny motywator, tak. Żeby siebie samego nie zawieść i nie rozczarować. Ale też zdawać sobie sprawę z tych ograniczeń, bo czasami pewne rzeczy nie wychodzą ze względu na rozciągnięcie, które nas ogranicza. Albo jakieś takie wrodzone po prostu te cechy, pod tytułem gibkość, której nie da się aż tak bardzo pewnie wypracować w pewnym wieku, na pewnym etapie, albo po prostu ze względu na te anatomiczne zawiłości. I to też nie powinno być tym hamulcem, ponieważ zdanie sobie sprawy z tych ograniczeń właśnie sprawia, że szukamy sobie tej swojej niszy gdzieś indziej.
Na przykład nie musimy być super świetni w figurach, które wymagają gibkości. Możemy być właśnie tymi poldancerami, którzy reprezentują swoje umiejętności siłowe przede wszystkim. Są super silni i wykonują właśnie takie bardzo siłowe figury, jakieś kombosy i tak dalej. Także, no właśnie, nie, to wszystko zależy gdzieś tam od tego naszego podejścia i tylko tyle. A w czym tkwi właśnie, jak pamiętam też, jak byłeś u nas w Miejskim Ośrodku Sztuki, pamiętam właśnie twój występ, był na niesamowity klimat też, nie? Bo to i tak, wiesz, i muzyka, i te światła, czy tam w sumie było takie rzucone jedno, no i naprawdę niesamowity klimat stworzyłeś. Ale pamiętam, że mówiłeś o tym, że tutaj dużą rolę odgrywają plecy, tak? Znaczy w sensie takim właśnie, bo zawsze myślałam, że dłoń, że ręce, że tutaj, tak, ale to... Tak, to gdzieś tam faktycznie o tym się słyszy, że trzeba mieć silne ręce. I w zasadzie jasne, ten taki mocny chwyt, silne ręce, one są istotne, ale w praktyce okazuje się, że większość tych spraw związanych z chwytem mocnym wychodzi z pleców, z silnych pleców, z odpowiedniego napięcia tych pleców, ściągnięcia łopatek i tak dalej. Więc to też było ciekawe, kiedy na pewnym etapie to się odkryło. No właśnie, bo to też jest taka trudna sprawa z tym nauczaniem u nas, ponieważ bardzo wielu rzeczy dochodziło się samodzielnie, czytając o właśnie motoryce ciała, budowie ciała, anatomii i tak dalej. Także w zasadzie większość wiedzy związanej z pole dancem i nauczaniem pole dancu, ona pochodzi z tych innych dyscyplin sportowych, z kalisteniki, z treningów siłowych różnego rodzaju, gimnastyki artystycznej, akrobatyki. Czyli skąd się wziął pole dance? Bo tak właśnie skąd się wzięło to, nie? Skąd się wziął pole dance? Pole dance, gdybyśmy mieli szukać sobie genezy, to oczywiście, jak to w większości przypadków, sięgamy aż do starożytności, ale tak. Moim zdaniem to jest bardzo przesada, ponieważ takie protoplastyczne rzeczy związane właśnie z różnymi sprawami, no mówię, to można grzebać, ale uznaje się, że pole dance rodził się równocześnie w Chinach i w Indiach. Na razie jeszcze nie dotarłem do takich stuprocentowych źródeł, które wskazywały na dominację na przykład jednego na drugim, że gdzieś tam wcześniej się to zaczęło. Raczej okazuje się, że to się właśnie gdzieś tam równo rozwijało i w Chinach, i w Indiach. W Chinach jako Chinese pole, czyli to była taka akrobatyka na bardzo, bardzo wysokich drążkach, na których właśnie wykonywano różnego rodzaju takie cyrkowe wręcz akrobacje. Ten drążek nie był taki, jak dzisiaj znamy, najczęściej chromowany czy ze stali nierdzewnej. On był pokryty innym materiałem, takim bardziej przyczepnym, a sami akrobaci też na przykład mieli na stopach takie odpowiednie obuwie, które sprawiało, że jeszcze lepiej się trzymali tej rury. I to była taka typowa faktycznie rura, którą znamy dzisiaj z pole dance'u. W Indiach z kolei wyglądało to zupełnie inaczej, bo tam ten sport nazywa się do dzisiaj zresztą malakam. I to jest taki trening zapaśników właśnie przed zawodami, przed tym właściwym też treningiem. To jest raczej popis ich umiejętności. Także to ma na celu miało na celu na początku na pewno bardziej zrobienie show, właśnie popisanie się tymi umiejętnościami niż coś związanego z właściwym treningiem pole dance, jaki znamy dzisiaj. Także i to się też odbywało na takim zupełnie innym sprzęcie, ponieważ to było tak bardzo, jest do dzisiaj bardzo gruby pal, który gdzieś tam zaczął się zwężać ku górze i zakończony jest też taką kulką. Także niesamowita sprawa, ponieważ Hindusi, którzy właśnie uprawiają malakam,
praktycznie wykonują bardzo podobne akrobacje, które my dzisiaj uprawiamy też na rurce. Z tym właśnie dodatkowym utrudnieniem, jak dla mnie, że właśnie ten drążek pionowy zwęża się ku górze, a to jest dosyć masywny. Także niesamowicie to wygląda. Ogromne wrażenie to robi, naprawdę, jak się na to patrzy, to jest coś niezwykłego. I to byłaby raczej, no to byłaby taka właśnie geneza tego, powiedzmy, taka właściwa. Potem rozwój pole dance, no to już są Stany Zjednoczone i gdzieś te kluby nocne, oczywiście, wiadomo, ale to niewiele ma wspólnego z tym pole dance, który tak, też tak. Dzisiaj znamy i rozumiemy. Także tak, no właśnie, odchodzi się od tego, od tej pulweryzowanej formy. Oczywiście nadal mamy odmianę, która nazywa się exotic. Wtedy tańczymy w takich wysokich butach, w lezerach, w szklankach. Tak, tak. One robią oczywiście niesamowite wrażenie, ale też po prostu na tym polega exotic, że właśnie w tych butach się tańczy. I to jest taka bardzo zmysłowa forma pole dance. Ona nie ma nic wspólnego z erotyką, taką wulgarną, która gdzieś tam z tyłu głowy pewnie bardzo wielu osobom huczy. To jest raczej właśnie ta zmysłowa odmiana, która ma na celu odkrycie siebie tak od środka, po prostu nabranie pewności siebie, poczucie się dobrze ze swoim ciałem, ze sobą, ze swoją seksualnością, ale właśnie w tym takim zdrowym rozumieniu. Piękna sprawa, naprawdę piękna, cudowna, fascynująca i to, co się wyprawia w tych butach, robi wrażenie, ogromne wrażenie. I zarówno pani, jak i panowie oczywiście. Tak. No ja widziałam parę razy właśnie, to w ogóle robi wrażenie, bo ten but jest taki specyficzny, nie? Zawsze mówię, Boże, że to tak ciężko też jest. Znaczy tak mi się wydawało, że to jest tak, kurczę, sztuka to jest zatańczyć tych rzeczy. Nie, but jest dodatkowy jakiś tam kilogram, powiedzmy, nie? Także pewne rzeczy trzeba gdzieś tam na nowo sobie przyswoić, które się wykonuje na rurce, właśnie ze względu na te dodatkowe kilogramy. Może przesada z kilogramami, ale właśnie jest to ciężar, jest to dodatkowy ciężar, który trzeba okiełznać. I w zasadzie więcej elementów wykonuje się przy rurce niż na niej. I robi to wrażenie, naprawdę. To jest coś pięknego, naprawdę coś pięknego. A jeśli chodzi o figury właśnie, to jest też tak, no nie wiem, tak mi się skojarzyło, jak mamy w łyżwiarstwie różne, wiesz, tam te figury nazwane, to tak samo jest też tutaj w pole dance, że są jakieś... Większość figur posiada swoje nazwy. Niestety bardzo trudno jest o ich ujednolicenie, ponieważ w samej Polsce, w różnych miastach używa się różnych określeń na dane figury. I ta dobrowolność polega na tym, że pole dance jest jeszcze troszeczkę takim niezbadanym polem, a na pewno nie usystematyzowanym w żaden sposób. I stąd ta dowolność. Samo poszukiwanie muzyki i czegoś, co zainspiruje, to jest taki długi proces. I też wydawałoby się, że co to takiego znaleźć muzykę, ale to są naprawdę długie godziny często szukania czegoś. Bo to nie jest tak, że ma się w zapasie ileś tam utworów, z których możemy sobie wybierać. Mi się tak wydaje, że to powinno być coś, co mnie poniesie właśnie w danym momencie, tak. Kiedy myślę, muszę coś stworzyć. I tak by to działało. A potem właśnie ta długa praca poszukiwania odpowiednich figur, odpowiednich ruchów i dopasowania muzyki do mojego ciała, właśnie w tym obecnym stanie, albo odwrotnie, zależy gdzieś tam, jaką drogą sobie zamierzam pójść. Także taki trudny, nieuchwytny proces to jest, naprawdę. Na pewno nie ma jednej zasady na to, a dużo elementów, bardzo wiele elementów się na to składa, żeby zrobić dobre show. To na pewno. Przypomniała mi się figura, która zrobiła na mnie wrażenie, ale też zaparła mi dech w piersi. Pamiętam u ciebie, u nas tam w Miejskim Ośrodku Sztuki zrobiłeś taką figurę, że byłeś na samej górze
I że tak można powiedzieć, zjechałeś totalnie na dół, tak aż zatrzymałeś się, jakbyś miał spaść. Wiesz, o co chodzi, no. Tak. To, no właśnie, tego różnego rodzaju dropy to u nas jest zawsze bardzo widowiskowa sprawa. Najczęściej nie tak bolesna, jaką wygląda. To robi wrażenie zawsze, tak, tak, to prawda. Tak. To jest właśnie inne. To tak wygląda, że miał spaść, ale zatrzymałeś się tuż przed tym, nie? No właśnie, właśnie. Świetne. No to wtedy właśnie każdy chyba zrobił. Tak. To właśnie taki efekt chcemy uzyskać wtedy. No właśnie, prowadzisz zajęcia, warsztaty też. Tak. Oprócz regularnych zajęć w studiach w zasadzie, to jeszcze warsztaty się pojawiają w różnych miejscach i to też jest bardzo, bardzo przyjemna sprawa, ponieważ spotyka się na te parę godzin zupełnie nowych ludzi, którzy mają zupełnie inne doświadczenie z pole dance, innych instruktorów i można im pokazać właśnie tę swoją perspektywę na rurkę. Być może czegoś nowego nauczyć, może zainspirować w jakiś sposób, ale w ogóle się poznać i to jest naprawdę bardzo fajne, że te warsztaty, takie wyjazdy poza właśnie swoje poletko sprawia, że naprawdę człowiek tak zaczyna się też dystansować do tego, co robił, być może nawet też coś zmienię w swoim podejściu do kursantów, bo właśnie poznanie innych ludzi niż tych, z którymi regularnie trenuję. Także naprawdę świetne doświadczenie. Ale rzadziej jest, powiedz mi Marcinku, rzadziej jest, że znaczy większość jest kobiet jednak, nie? Rzadziej jest, że mężczyzny widzi się, nie? No zdecydowanie więcej kobiet. Ja nadal nie do końca rozumiem, dlaczego tak niewielu panów się na to decyduje. Intuicja podpowiada mi, że chodzi właśnie o ten próg bólu, którego nie potrafią przekroczyć. Bo na zajęcia też kiedyś, jak rozmawialiśmy, mówisz, że przychodzili, tak? Tak, faktycznie. Pojawiali się panowie, szybko rezygnowali. No. Często byli też niekonsekwentni właśnie w tych treningach, że raz przychodzili, raz nie przychodzili. Tak brakowało takiego samozaparcia. Wielu też uważa pewnie, że to jest po prostu niemęskie i gdzieś tam ta męska godność im jest odbierana w jakiś sposób. Także takie sprawy, które dla mnie są po prostu absurdalne, no tak, czyli właśnie podział na męskość, kobiecość, coś jest męskie, coś niemęskie, albo właśnie odbiera się męskość, w ogóle czym ta męskość jest, to ja bym też chciał się dowiedzieć i to może być ciekawe. Oj, to chyba jednak chodziło o ten próg bólu. Chyba też, próg bólu też właśnie, tak, to będzie znaczące na pewno. A szkoda, ponieważ gdzieś tam ta dynamika, ekspresja na róże u panów i u pań jest odmienna. To też po prostu wizualnie inaczej wygląda, kiedy się wykonuje pewne ruchy. Także naprawdę wielka szkoda. Zwłaszcza, że mamy bardzo wielu niezwykle uzdolnionych podenserów, panów i no właśnie, szkoda byłoby, żeby gdzieś tam to się przerwało albo właśnie było dalej takie ograniczone frekwencji. Naprawdę. Masz jeszcze w zanadrzu jakieś takie, no na przyszły czas plany, marzenia, które chciałbyś w związku z pasją, z zawodem swoim zrealizować? Mnóstwo. To jest taka lista, która się ciągle rozszerza. Kilka rzeczy już udało się zrealizować. Są w trakcie realizacji. No i oczywiście kolejne plany na przyszłość. Teraz od 2 lat już organizuję taki projekt, który wspólnie z moją przyjaciółką, to jest no chyba takie moje dziecko po prostu, to pole dance'owe, coś, z czego jestem absolutnie i absurdalnie wręcz dumny. To jest pole dance theater, studio. Gdzieś tam sobie nazywam to też teatrem na róże. Świetnie. I to jest Świetna nazwa. To jest właśnie połączenie pole dance i teatru dramatycznego.
Super. Nie musimy jeszcze tego do końca określić, ponieważ to się cały czas rodzi, kształtuje, krystalizuje, ale naszym celem właśnie jest połączenie poldensu z teatrem dramatycznym i to jest taka hybryda pomiędzy właśnie rurką, aktorstwem, teatrem, teatrem tańca, musicalem. Coś właśnie takiego, co bardzo trudno nam na razie określić. No właśnie, jakimś takim porządnym rzeczownikiem. No, brakuje nam tego teraz. Ale w każdym razie działamy sobie w tej płynnej materii i z całkiem ciekawym skutkiem. Jak się okazuje, kolejny rok, znowu mamy większe zainteresowanie tym projektem. I zajęcia są bardzo specyficzne, ponieważ to nie są typowe zajęcia pole dance i to nie są typowe zajęcia aktorskie. One są podzielone. Pierwsze pół roku spotykamy się osobno. Po tym czasie łączymy sobie te zajęcia i już wspólnie właśnie z moją przyjaciółką, która jest aktorką, prowadzimy razem te zajęcia, które mają na celu właśnie stworzenie spektaklu. Także mamy konkretną choreografię, mamy scenariusz i na tej bazie próbujemy właśnie coś takiego pięknego, artystycznego stworzyć. Chcemy wyjść ponad ten taki poziom czysto rozrywkowy i raczej zahaczać o tematy, które są powiedzmy zaangażowane społecznie, coś w tym stylu. Tak, tak. No czym jest właśnie ta pasja dla Ciebie? Dla mnie ta pasja to jest obecnie absolutnie całe życie i w zasadzie ja już nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić coś innego albo z tego zrezygnować, więc zapowiada się, że to po prostu będzie już pasja taka do końca życia. Jeżeli nawet nie aktywnie jako instruktor, to na pewno w jakiś inny sposób taki około właśnie rurkowy, będę w tym kierunku działać i pracować, bo to zmieniło moje życie. W sposób niewyobrażalny dla mnie i nie jest możliwe, żeby z tego zrezygnować. To jest po prostu niemożliwe. To jest zbyt wielka pasja, zbyt piękna sprawa dla mnie, żeby to porzucić. Ale na szczęście właśnie jeszcze gdzieś tam da się teoretyzować na ten temat. Właśnie też pracuję nad taką pracą naukową na temat pole dance'u, żeby w końcu troszeczkę to pozbierać do jakąś tam całość i móc właśnie też być może komuś pomóc sobie usystematyzować wiedzę na ten temat, ale też po prostu jakoś tak przyjrzeć się temu tak od podstaw, jak to działa, jak to wygląda. No właśnie, tak w ramach systematyzacji. Ale to jest też gdzieś tam plan, powiedzmy, na przyszły rok, bo właśnie zbieranie materiałów, danych i prowadzenie badań to no, taka czasochłonna sprawa bo jednak. Dobrze pamiętam, że doktora, tak robisz? Tak, tak. W zasadzie już jestem tak, no finiszuję, no, można powiedzieć, że finiszuję. Faktycznie gdzieś tam teraz robię ostatnie poprawki. Jeżeli mój promotor uzna, że jest dobrze, no to wtedy faktycznie możemy zacząć już tą całą procedurę obrony. Także, no tak, tak. Czyli tak, te studia jednak połączyłeś troszkę tematem z pole dance, tak? Nie dało się, jestem w szoku. Chociaż temat mojej pracy doktorskiej jest związany z pole dance'em, a poniekąd z Gorzowem Wielkopolskim. O. Tak. Także, właśnie. Super. No, ale właśnie udało się faktycznie gdzieś tam znaleźć sobie ten wspólny mianownik między nauką i rurką, z czego się bardzo się cieszę, bo być może znowu jakaś nowa jakość się z tego wszystkiego wyłoni. Także naprawdę mam nadzieję, że jeszcze się troszeczkę zadzieje u nas w tej materii podwęsowej na różnych polach. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszego wywiadu. Jeżeli chcielibyście posłuchać jeszcze innych wywiadów z innymi pasjonatami, zapraszam Was na kanał na YouTube, który nazywa się Gorzów w różowych okularach.
Na tym kanale znajdziecie nie tylko wywiady z najnowszej serii wideoportretów Gorzowian, ale również krótkie portrety i filmy z poprzednich serii. Także zapraszam serdecznie.